Przy porannej kawie postanowiłem nagrać piąty odcinek serii Legendarni Muzycy. Witam Was bardzo serdecznie i zapraszam na kolejną historię opowiedzianą swoimi słowami. Gdyby dzisiaj żył, miałby zaledwie 67 lat. Podejrzewam, że tworzyłby dalej. To, co zaproponował na początku lat 80., czyli swoją twórczość, dla mnie przynajmniej osobiście było równoległe z punkową rewoltą na świecie, bo rzeczywiście było to coś innego. Bohaterem piątego odcinka serii Legendarni Muzycy jest Grzegorz Ciechowski. Grzegorz Ciechowski urodził się 29 sierpnia 1957 roku w Tczewie. Muzyką praktycznie zainteresował się od najmłodszych lat, ponieważ w jego rodzinnym domu, jak w większości, przynajmniej mnie się tak kojarzą takie domy, było pianino bądź fortepian, więc już praktycznie jako pięciolatek zaczął wystukiwać, jak to się mówi, na tym fortepianie swoje rzeczy. Mama Grzegorza, Helena, zauważyła to, że syn ma talent. W związku z tym postanowiła opłacić mu lekcje gry na tym instrumencie. Wynajęła nauczyciela, no ale Grzesiu, jak wiadomo, chciał wszystko robić po swojemu. Oprócz tego, że Grzegorz Ciechowski był wspaniałym muzykiem, był również poetą. W późniejszym czasie zaczął tworzyć, pisać, komponować dla innych. No i oczywiście dla swojej macierzystej formacji, aczkolwiek również dla swoich projektów solowych, ale do tego dojdziemy. W 1979 roku cała historia oczywiście dzieje się w Toruniu, konkretnie w kultowym toruńskim klubie Odnowa, kiedy w 1979 roku próby w tym legendarnym klubie rozpoczyna zespół Respublika pod wodzą Jana Kastora. Naprawdę ten muzyk nazywał się Wiesław Ruciński. Obecnie też już nie żyje. Był już pewien plan, jak gdyby co do muzycznej drogi zespołu, i Wiesławowi Rucińskiemu zamarzył się muzyk grający na flecie, flecista. Czyli można domniemywać, że te absolutne pierwociny tego, co potem stało się Republiką, zespół ten, Respublika, grał w stylu grupy Jethro Tull. I rzeczywiście pewnego pięknego dnia pojawił się na próbie wówczas 22-letni Grzegorz Ciechowski. Ale w pewnym momencie pierwszy lider, Wiesław Ruciński, czyli jak się podpisywał Jan Kastor, zaczął tracić serce do zespołu. W związku z tym ten przemarsz jeszcze takich mających dwóch liderów trwał do roku 1981. I od 1981 pod wodzą już Grzegorza Ciechowskiego po prostu grupa jak gdyby zmieniła styl, a po latach okazało się, że stworzyli coś absolutnie oryginalnego, coś absolutnie niepowtarzalnego. Jak powiedział legendarny radiowy dziennikarz Marek Niedźwiecki na temat zespołu Republika, to już był gotowy projekt, gotowy zamysł, gotowy pomysł. Grzegorz Ciechowski przejął stery, tak jak mówię, w Republice w roku 1981 i panowie od razu nie próżnowali, bo dlatego, że w 1982 firma Tone Press wypuszcza ich debiutancki singiel Kombinat i gadające głowy.
Zbigniew Krzywański, gitarzysta zespołu Republika, na temat utworu Kombinat powiedział, że ten utwór jest antyhitem. Na drugiej stronie tego pierwszego singla znalazły się gadające głowy, które miały podtekst ewidentnie polityczny. Nie wiem, jak w stanie wojennym cenzura to puściła. Pozostali członkowie zespołu to basista Paweł Kuczyński i perkusista Sławomir Ciesielski. Na dobrą sprawę, skład grupy to też bardzo ważna sprawa. Był to jedyny polski zespół pod wieloma względami. Po pierwsze, jeżeli chodzi o zmiany personalne, to po jakimś czasie dopiero nastąpiła zmiana na miejscu basisty. Pawła Kuczyńskiego zastąpił Leszek Biolik, który obecnie współpracuje z grupą Wilki jako basista. Wcześniej współpracował chociażby z Fiolką Najdenowicz, ale do tego dojdziemy. To były lata 90. Natomiast obecnie skład tworzą Grzegorz Ciechowski, śpiew, flet, fortepian, teksty, muzyka i wszelkiego typu kompozycje. W niektórych przypadkach komponował razem ze Zbigniewem Krzywańskim, gitarzystą grupy. No i tak jak mówię, skład uzupełnia perkusista Sławek Ciesielski i na tamte czasy Paweł Kuczyński. Zanim doszło do nagrania płyty, która stała się absolutnym przewrotem na rynku, na polskim rynku muzycznym, też pod wieloma względami, to pojawił się drugi singiel wypuszczony przez Tone Press z utworami, na pewno była tam, tak, Układ Sił i Sexy Doll. Natomiast czas był najwyższy na debiutancki longplay, a grupa rozpoczęła pracę nad nim już w 1982 roku. Tradycją na polskim rynku muzycznym było to, że płyty wychodziły z kilkumiesięcznym, czasami dłużej, opóźnieniem. W związku z tym debiutancki album Republiki Nowe Sytuacje ukazał się w roku 1993 nakładem wówczas nowo powstałej polonijnej firmy z kapitałem zagranicznym Polton. Album Nowe Sytuacje otrzymał numer katalogowy PLP003, a zatem była to trzecia płyta w katalogu firmy Polton. Natomiast była to wyjątkowa płyta pod wieloma względami. Począwszy od strony edytorskiej, był to gatefold na bardzo dobrym papierze. Projekt, okładka bardzo prosty. Wszystko od początku do końca wymyślone przez Grzegorza Ciechowskiego, który ten cały pomysł po prostu na tej pierwszej płycie się absolutnie skondensował. Nowe Sytuacje to album, który, tak jak mówię, na polskim rynku muzycznym wyróżnia się wieloma nietypowymi rzeczami. Po pierwsze, prostota okładki. Zwykłe biało-czarne pasy. Po lewej stronie małymi drukowanymi literami Nowe Sytuacje, na dole Republika, z tyłu podobna kwestia, również okładka pomalowana w biało-czarne pasy. Ale to, co tutaj liczy się najbardziej, okładka gatefold, przy czym płyta była zaopatrzona w oryginalną kopertę firmy Polton, ale też ta koperta była wyjątkowa, dlatego że na drugiej stronie tej koperty mieliśmy czarno-białe zdjęcie zespołu w pełnej krasie. Natomiast druga część gatefoldu
czyli drugi wrzut jak gdyby na płytę, został wykorzystany na to, że Republika Nowe Sytuacje, pierwsza płyta, miała teksty, a to też było nowum na rynku muzycznym i nawet dobrze, że te teksty, wydrukowano, ponieważ Grzegorz Ciechowski miał i ma naprawdę bardzo charakterystyczną twórczość i szczególnie jest to widoczne na tej pierwszej płycie Nowe Sytuacje. No mamy tutaj do czynienia oczywiście z nową falą. No nie da się ukryć, że panowie słuchali takich kapel jak Television czy Talking Heads, ale to, co mnie uderzyło, pamiętam jako dzieciaka po pierwszym przesłuchaniu debiutu, czyli albumu Nowe Sytuacje, to to, jak to jest możliwe, żeby powtórzyć jedno słowo 30 czy 40 razy i to się mieści jak gdyby w całym zamyśle tekstowo-muzycznym lidera zespołu. To był absolutny majstersztyk, po prostu nikt czegoś takiego wcześniej nie zrobił. Na Nowych Sytuacjach mamy przeboje w republikańskim rozumieniu, ale mamy oczywiście wiele klasyków. Mamy Arktykę, mamy Śmierć w bikini, mamy Halucynacje, bardzo dużo tekstów nawiązujących oczywiście do tamtejszej epoki politycznej. Do odniesienia są po prostu ewidentne w niektórych tekstach do sytuacji politycznej wtedy w kraju. Natomiast nie było absolutnym problemem, że mimo tego, że ta płyta na ówczesne czasy, Nowe Sytuacje, kosztowała 700 zł, gdzie średnia cena płyty wówczas to było 150-200 zł, nie było żadnym problemem, aby ten absolutny ewenement sprzedać w ciągu pierwszego tygodnia w nakładzie 260 tysięcy egzemplarzy. Skoro album Nowe Sytuacje okazał się tak wielkim sukcesem i mimo wysokiej ceny sprzedawał się jak ciepłe bułki, fani i tak byli w pewnym sensie niezadowoleni. I doszło do sytuacji, jaką kiedyś mieli w Stanach, jaką kiedyś mieli grupa The Beatles, że w ramach jakiegoś tam protestu przynosili i palili te płyty. I rzeczywiście u nas też tak było. Ale Republika zawojowała rynek muzyczny nie tylko właśnie od tej strony, ale również od strony wizerunku. Grzegorz Ciechowski był wówczas popersem. Popersi charakteryzowali się tym, że nosili bardzo charakterystyczną długą grzywkę i nagle ci fani zaczęli upodabniać się wizerunkiem do lidera Republiki, do Grzegorza Ciechowskiego. I w dokumencie Historia polskiego rocka w reżyserii Leszka Gnoińskiego legendarny dziennikarz Radiowej Trójki Marek Niedźwiecki wspomina, że jak był koncert Republiki, to zawsze kilku takich Grzesiów po prostu się pojawiło na koncercie. Nie tylko fryzura, charakterystyczny ubiór. Oni występowali na czarno. Mnie ich koncerty na samym początku, kiedy oglądam te różne zgrywki wideo, nie wiem dlaczego ta grupa kojarzy mi się z grupą Kraftwerk. Jak oni wychodzili na scenę, to oni stali po prostu na baczność i grali tylko na tych instrumentach i to mi się kojarzy właśnie ewidentnie z grupą Kraftwerk. Natomiast było to wszystko tak naprawdę od samego początku do samego końca niesamowicie przemyślane i był to tylko i wyłącznie plan Grzegorza, który zdał egzamin. Moi drodzy, co jeszcze
na temat debiutu Republiki Nowe Sytuacje. No album dzisiaj jest absolutną klasyką, całkowicie zasłużenie. To, co wyróżnia również tą płytę, to sylabilizowanie Grzegorza. Właśnie są rzeczy typu a w prądzie, czy na przykład w systemie nerwowym, czy w nowych sytuacjach te frazy są w kółko powtarzane, a ta nowa zimna fala, ta punkowa rewolta po prostu się wylewa z tej płyty i to jest cały czas pędem, po prostu to leci. I naprawdę czasami ja pamiętam, jak zacząłem przygodę z Republiką, to miałem problem, żeby w ogóle zrozumieć, o czym, co autor miał na myśli. Jednak mimo wysokiej ceny, debiutancki album Republiki stał się wielkim sukcesem. Przyszedł czas na to, że ówczesny menadżer Republiki, Andrzej Ludew, spróbował swoich sił i zespołu na zachodzie. Skontaktował się z małą, praktycznie niezależną firmą Megaton, która miała wypuścić na rynek amerykański właśnie album Nowe Sytuacje. Ten album jest unikatowy i absolutnie wyjątkowy. Jest to jeden z niewielu chyba polskich picture dysków, ale tak jak mówię, wydany w Stanach. Na płycie znalazł się materiał z albumu Nowe Sytuacje w wersji anglojęzycznej. Podobnie w tamtym czasie uczyniła grupa TSA czy Manam, które również wydawały swoje płyty w wersjach anglojęzycznych. Republika, jak i cała reszta, czy TSA, czy Manam, okazało się, że jednak nie odnieśli wielkiego sukcesu, natomiast płyta do dzisiejszego dnia jest białym krukiem. Ze względu na to, że mogę to powiedzieć, jestem szczęśliwym posiadaczem oryginalnego pierwszego tłoczenia brytyjskiego albumu 1984, jak zatytułowano tę płytę, to po przesłuchaniu tego albumu rzuca się w oczy ciekawy fragment tekstu utworu Arktyka. Dlatego, że cała płyta, tak jak powiedziałem, jest w języku angielskim, natomiast fragment tekstu Arktyki jest w języku polskim. Praktycznie, jeżeli chodzi o stronę kompozytorską, aranże niewiele zostały zmienione. No i tak jak mówię, mamy w przypadku, no jedzie płyta do Wielkiej Brytanii, czyli mamy teksty angielskie. I moi drodzy, w tym samym 1984 roku Republika w oryginalnym składzie wypuszcza kolejny klasyk. Na polskim rynku to druga płyta Republiki, chociaż licząc 84, jest to album trzeci. W 1984 roku firma Polton ponownie wydaje album Republiki Nieustanne Tango. To kolejny klasyk z wielkimi przebojami. Utwór tytułowy, Psy Pawłowa, Wielki Hipnotyzer, Obcy Astronom, czy przeciekawa Poranna Wiadomość. Miał to być, to jest w ogóle muzyka i ten tekst, to odliczanie chyba od 13 do zera, z tego co ja pamiętam, to był też zamysł pewnego reportażu, który Grzegorz chciał stworzyć. Z tego nic nie wyszło, ale została ta jak gdyby taka, powiedzmy, jak to się mówi, czołówka. W związku z tym wykorzystali to na płycie. W związku z tym, że był ten protest przeciwko wysokiej cenie debiutu Nowych Sytuacji Republiki, Republika postanowiła obniżyć troszeczkę cenę, nieznacznie, bo drugi album Republiki, trzeci tak naprawdę, kosztował 650 zł, ale był podobnie wydany. Koperta wewnętrzna ze zdjęciem czarno-białym zespołu i tekstem utworu Nieustanne Tango na kopercie do płyty, natomiast w drugiej, nie była, znaczy ta okładka już nie była gatefoldem,
Natomiast dodatkowo była wrzucona wkładka z tekstami. To, co jest koszmarne przy wydaniu albumu Nieustanne Tango, to papier, z którego stworzona została okładka. Papier jest tragiczny w porównaniu do przepięknego gatefoldu, przepięknego papieru błyszczącego albumu Nowe Sytuacje. Tą okładkę naprawdę ciężko utrzymać w przyzwoitym stanie. Moi drodzy, w roku 1985 zespół Republika wydaje trzeci singiel. Singiel Sam na linie i Moja krew. Moja krew to utwór, który w pewnym sensie stał się hymnem pokolenia, tak jak Dorosłe Dzieci, czy grupy Turbo, czy nie wiem, miałem drugi tytuł na szybko, że tak powiem, o, Chcemy być sobą, Perfektu. To były klasyki i hymny pokolenia. Moi drodzy, natomiast 85 rok nie był zbyt łaskawy dla zespołu. Kłopoty zaczęły się, kiedy Republika zdecydowała się wystąpić na festiwalu w Jarocinie w roku 1985. Jednocześnie Piotr Łazarkiewicz kręcił swój film Fala 85, który miał być poświęcony właśnie festiwalowi w Jarocinie. Nie jest mi do końca niestety znana historia, dlaczego w pewnym momencie na muzyków posypały się jajka i polała śmietana. Zespół się jednak nie poddał, poleciały pomidory, jednak mimo wszystko zagrali. Kiedy zagrali, publika ucichła. A kiedy prosili o bis, zeszli bez słowa. Moi drodzy, na początku 1986 roku Republika przystępuje do nagrania swojego trzeciego albumu. Sesja nagraniowa trwała 2 dni. Dlaczego? Dlatego, że na trzeci dzień doszło między muzykami do ostrego konfliktu i po prostu Grzegorz Ciechowski zadeklarował, że opuszcza zespół. W związku z tym, że materiał był grany na ostatnich koncertach Republiki, w miarę szybko skompletował skład, w którym to składzie pojawił się gitarzysta grupy Lady Punk Jan Borysewicz, pojawił się Jose Torres, pojawiła się ówczesna partnerka życiowa Grzegorza Ciechowskiego, aktorka Małgorzata Potocka w chórkach. Naprawdę miał wspaniały skład. Pojawił się na pewno również, zdaje się, Michał Urbaniak. Dokładnie, jeżeli chodzi o jazzmenów. Naprawdę świetny skład. I z tego materiału po prostu dobrze, że Grzegorz Ciechowski nie wyrzucił go do kosza. Ponieważ zmienił tylko nazwę nowego projektu. Nowy zespół nazwał Obywatel GC i pod tym szyldem w 1986 roku ukazał się debiutancki album Obywatela GC zatytułowany Obywatel GC, tak zwany Czarny Obywatel GC, wydany nakładem wydawnictwa Ton Press. Tę płytę z kolei promowały dwa single, które miały obydwa wydane przez Ton Press, które miały oryginalne okładki. Jeden z nich to Spoza linii świata, drugi to Mówca i odmiana przez osoby. Natomiast materiał, który znalazł się na debiutanckim albumie grupy Obywatel GC, jest wyborny.
Dlatego, że mamy kapitalne utwory, w których już mieszała cenzura, ponieważ tytuły praktycznie wszystkich kompozycji na płycie zostały zmienione przez cenzurę. I tak, otwierający album utwór Paryż-Moskwa 1715 to tytuł cenzorski. Natomiast w oryginale ta piosenka miała się nazywać Mimowolne podróże kochanków, co w tamtym czasie nie mogło po prostu przejść. Kosmiczny, mocarny riff Jana Borysewicza na gitarze, otwierający ten utwór. Utwór bardzo długo dosyć, bo prawie 2 minuty się rozwijający. No i ta ekspresja w głosie Grzegorza Ciechowskiego. Kolejny utwór, który był grany na ostatnich koncertach Republiki, to Tak długo czekam. To znowu była zmieniona wersja przez cenzurę, dlatego że w oryginale ten utwór miał tytuł Ciało. Kolejny klasyk z tej płyty, Błagam nie odmawiaj, czyli to jest znowu narzucony tytuł przez cenzurę, natomiast tam był, zdaje się, tytuł Wyroki ferowane własną nadzieją, czy coś w tym stylu. To również kapitalny kawałek. No i pierwszą stronę zamyka instrumentalny Kaspar Hauser, do którego się cenzura nie przyczepiła. Drugą stronę otwiera singlowy Spoza linii świata i dwa kapitalne numery. Przepiękne Przyznaję się do winy. Tutaj znowu edycja cenzorska, że tak powiem. No i Moje modły, które zostały bez jakichkolwiek ingerencji. Kapitalna płyta. Kapitalna płyta, jeżeli chodzi o Obywatela GC, troszeczkę już zapomniana, ale dla mnie rzadko się zdarza, żeby wymienić wszystkie 7 kompozycji na płycie. Natomiast jeszcze większy sukces przyszedł 2 lata później, kiedy w 1988 roku Grzegorz Ciechowski wystąpił jako Obywatel GC na festiwalu w Opolu i ruszył w trasę koncertową, która jak na 88 rok była po prostu w naszym kraju nie do pomyślenia. W 1988 roku Grzegorz Ciechowski zmienia wytwórnię płytową i firma Polskie Nagrania pod numerem katalogowym SX2707 wydaje jego drugi solowy album jako Obywatela GC, płytę Tak, tak. Tak, tak, podobnie jak Nowe sytuacje i Nieustanne tango również zawierało dwie wkładki. Jedna wkładka była z tekstami, druga zawierała takie różne zdjęcia, czy też można było się dowiedzieć, kto tam zagrał na albumie Tak, tak. No generalnie rzecz biorąc, powiem szczerze, płyta bardzo dużo różni się od debiutu, dlatego że tylko utwór Tak, tak, to ja, który ukazał się wielkim przebojem i otwiera tę płytę, został zagrany, że tak powiem, na żywo. Płyta zawiera 8 kompozycji, z czego 7, czyli od numeru drugiego, od utworu drugiego do utworu 8, niestety gra tutaj automat perkusyjny. Ale oprócz utworu tytułowego mamy kolejnego klasyka. Nie pytaj o Polskę. Nie wiem, ale przynajmniej moim zdaniem jest to najlepszy utwór, jaki Grzegorz po sobie zostawił. Oczywiście patrząc na całą twórczość Grzegorza, bezapelacyjnie był to jeden z najbardziej oryginalnych artystów i zostawił nam swoją oryginalną twórczość. Natomiast po wielkim sukcesie, po gigantycznym koncercie w Sopocie, który de facto był praktycznie nie do zorganizowania, udało się to zrobić, Grzegorz Ciechowski zajął się zupełnie czymś innym.
W 1989 roku podjął próbę napisania muzyki filmowej. I tak w 1989 roku wyszła nietypowa płyta w dorobku Grzegorza Ciechowskiego, ścieżka dźwiękowa do filmu Janusza Kijowskiego Stan strachu. Płyta w większości, tak jak mówię, zawierająca dialogi z filmu, a jedyny utwór, który zwraca tutaj uwagę, to utwór Ja, Kain, Ty, Abel. Ponad 7-minutowy utwór. Grzegorz Ciechowski chciał spróbować czegoś nowego i w związku z tym też stał się w ten sposób kompozytorem muzyki filmowej. 1990 roku przypadał jubileusz, prawie że jubileusz dziesięciolecia działalności Republiki, i różni ludzie ze świadka muzycznego zaczęli namawiać muzyków do powrotu. W jakimś sensie to się udało. Republika wystąpiła. Ale ten występ oczywiście też pociągnął pewne dyskusje. Czy oni powrócą, czy to był taki jednorazowy występ po prostu, jak to się mówi, za dobre pieniądze. Jednak nie. Republika powróciła, ale podczas rozmowy wszystkich czterech oryginalnych członków zespołu nie padło tylko z jednych ust, z ust basisty Pawła Kuczyńskiego. Grupa Republika zmieniła wytwórnię płytową z Poltonu na Arston. I tak w roku 1991 wydali album o tym samym tytule, 1991. Płyta zawierała nowe wersje klasycznych utworów typu Kombinat, czy Układ Sił, czy Biała Flaga. Natomiast pojawiło się też kilka utworów nowych, takie jak Zawsze Ty Klatka, Lawa, Balon, czy Zawroty Głowy. Lawa i Balon, przeciekawe dwa utwory, które również zostały wypuszczone na singlu firmy Arston. Ten singiel to też dzisiaj niezły rarytas. De facto ostatni winylowy singiel Republiki wydany w roku 91. I tak samo płyta. Opatrzona numerem katalogowym ALP 069, wydanie Arstonu, ujrzała światło dzienne w roku 91. To skłoniło muzyków do próby powrotu zespołu. W związku z tym, że Republika postanowiła wrócić, ale musieli dokańczać swoje sprawy. W związku z tym Grzegorz Ciechowski postanowił jako obywatel GC wydać ostatni album. Płyta ujrzała światło dzienne w roku 1992. Płytę zatytułowano Obywatel Świata. I ta płyta notabene też była ścieżką dźwiękową do właśnie filmu Obywatel Świata. Na tej płycie nie zmieścił się, a szkoda, jeden bardzo ważny utwór, Żyć przeciw wojnie. Moi drodzy, natomiast cała ścieżka dźwiękowa na szczęście przybrała tutaj formę piosenki. Mamy tutaj przepiękny utwór Piosenka dla Weroniki, którą Grzegorz Ciechowski zadedykował swojej córce ze związku z Małgorzatą Potocką. Mamy przepiękny, zapomniany utwór Powoli spadam i jeden z największych klasyków Tobie wybaczam misja. I w tym ostatnim utworze pojawili się już muzycy Republiki Zbigniew Krzywański i Sławomir Ciesielski i to był taki zalążek powrotu zespołu.
Muchy latają, przepraszam. To był taki zalążek powrotu zespołu. Oczywiście dodano wkładkę z tekstami i bardzo efektownym zdjęciem Andrzeja Świetlika, Grzegorza Ciechowskiego. Też charakterystyczne. Panowie nie mieli pomysłu na okładkę, w związku z tym Andrzej Świetlik zaproponował, aby Grzegorz włożył po prostu głowę pod kran. I tak mu, tak go po prostu uwiecznił. I widać na pierwszym wydaniu te kropelki wody spływające po prostu z jego włosów. Płyta okazała się wielkim sukcesem, aczkolwiek był to, no, był to po prostu koniec grupy Obywatel GC. W roku 1993 Republika na dobrą sprawę po 9 latach wraca z nowym materiałem. I uważam, że ten album z kolei jest bardzo niedoceniony. Płyta Siódma Pieczęć. Płyta stylistycznie utrzymana w stylu lat 70. I zawierająca naprawdę kilka kultowych już dla mnie kompozycji. Chociażby Reinkarnacje, chociażby Prośba do Następcy, chociażby Przeklinam Cię za to teraz. Kapitalna całość. Kapitalna całość. Płyta Siódma Pieczęć również powstała w wyjątkowych okolicznościach, dlatego że w roku 93 zmarł ojciec Grzegorza, który to Grzegorz oczywiście zadedykował mu właściwie ten album, czy te teksty, które znalazły się na tej płycie Siódma Pieczęć. W tym samym 1993 roku, ponieważ w Polsce przyszła moda na koncerty Unplugged, również Republika zagrała taki koncert i ukazała się unikalna płyta CD zatytułowana Bez prądu, wydana raptem w tysięcznym nakładzie. 1000 egzemplarzy płyty kompaktowej, ale również był z tego koncert, który później transmitowała chociażby TVP Kultura. Dobrze, moi drodzy, natomiast z kolei rok 94 to znowu początek dla Grzegorza nowego wyzwania. Postanowił pisać i komponować dla innych. I tak w roku 1994 podjął współpracę jako kompozytor, aranżer, autor tekstów i producent muzyczny z Kasią Kowalską. Dla Kasi Kowalskiej wyprodukował, można powiedzieć, dwie pierwsze płyty. Pierwsza z nich to oczywiście legendarne Gemini i dwójka to, zdaje się, była to płyta Naga, ale nie chcę tutaj nikogo wprowadzić w błąd. Pojawiły się kolejne gwiazdy lat 90., dla których Grzegorz tworzył. Kolejna z nich to Justyna Steczkowska. Przecież gdyby nie on, nie powstałaby słynna Dziewczyna Szamana, chociażby nawet. Oczywiście odpowiadał za produkcję, teksty, kompozycję całej kolejnej płyty. Płyta ukazała się w roku 1996. W 1997 nawiązał współpracę z Krzysztofem Antkowiakiem, znanym pod koniec lat 80. z utworu Zakazany Owoc. Wtedy razem z Grzegorzem wydał płytę Delfin. I oczywiście znowu Grzegorz był odpowiedzialny za całość. Kolejna osoba, dla której tworzył, to Katarzyna Groniec i płyta Mężczyźni. Oczywiście było tego dużo, dużo więcej, ale to wszystko na przestrzeni lat. I na przykład, zanim podjął współpracę z Grzegorz Ciechowski z Justyną Steczkowską, przyszedł czas na nowy album Republiki.
Płyta, która jest mi najbliższa, jeżeli chodzi o lata 90., płyta Republika Marzeń. Tą płytę wszyscy zjechali na dobrą sprawę w momencie premiery, ale po latach ta płyta naprawdę się broni. Mamy wspaniały utwór tytułowy, mamy takie kawałki jak Trzeba uśpić psa. Mamy bardzo przebojowe i stało się to hitem. Zapytaj mnie, czy cię kocham, ale mamy jeden z moich ulubionych również. Jestem poławiaczem pereł. Kompletnie zapomniana perełka, można by powiedzieć, w dorobku Grzegorza Ciechowskiego. Potem, tak jak mówię, 96-97 rok, współpraca z innymi artystami, ale 96 rok to nie tylko współpraca z Justyną Steczkowską. Grzegorz Ciechowski wpadł na pomysł nagrania płyty na ludowo, można by powiedzieć, i w roku 1996 powołał do życia projekt Grzegorz z Ciechowa, a raczej nie projekt, a przyjął po prostu kolejny pseudonim artystyczny. Z tej płyty największym przebojem okazał się utwór Piejo, kury, piejo. Tak, to również jego kompozycja. Nawet na okoliczność powstania płyty wydanej przez Grzegorza na styl ludowy powstał film krótkometrażowy Jana Jakuba Kolskiego pod tym samym tytułem. Aha, nie, to się nazywało Grzegorz z Ciechowa, tak jak jego pseudonim wówczas. Film promocyjny to wydawnictwo. Jak wiadomo, rok 97 to oczywiście współpraca z Krzysztofem Antkowiakiem, ale znowu przyszedł czas na kolejną płytę Republiki. Niestety, jak historia pokazała, ostatnią. W 1998 roku Republika powróciła do korzeni. Postanowiła zagrać troszeczkę ostrzej. I tak światło dzienne ujrzała płyta Masakra. I rzeczywiście to była niezła masakra, bo utwór tytułowy to już jest niezła łupnia, a później mamy już wielkie przeboje. Mamona, przepiękną balladę Odchodząc. Przeczekajmy noc, czy raz na milion lat i oczywiście kompletnie zapomniany, a piękny strażnik snu. I jakże ja myślę, że Grzegorz Ciechowski na tej płycie Masakra zostawił pewnego rodzaju przepowiednię. Dlatego, że utwór, który zamyka tę płytę Masakra, ostatni album Republiki, to utwór Koniec czasów. Czyżby przewidywał? Ciężko powiedzieć. Natomiast Republika na dobrą sprawę pracowała dalej. W 1999 roku firma Pomaton EMI wypuściła składankę z serii Złota Kolekcja zatytułowaną Biała Flaga. Natomiast w roku 2000 ukazała się jeszcze składanka Obywatel GC Selekcja, chyba tak się to nazywało. To było drugie wydanie, bo tam pierwsza to pamiętam, że się ukazała już w latach 90. Natomiast moi drodzy, 2000 rok to też rok bardzo ważny. Kolejne podjęcie próby i kolejny wielki sukces napisania muzyki do filmu Wiedźmin. Na dobrą sprawę, to była ostatnia rzecz, którą Grzegorz Ciechowski zrobił. Muzyka jak muzyka typowo pod film. Ale z tej ścieżki dźwiękowej został przepiękny utwór Nie pokonasz miłości, który Grzegorz Ciechowski podarował Robertowi Gawlińskiemu.
utwór, który zamyka zarówno twórczość Grzegorza w pewnym sensie, jak i po prostu dał Robertowi Gawlińskiemu, żeby to zaśpiewał i zrobił to pięknie w filmie Wiedźmin. W trakcie oczywiście komponowania muzyki, która pożarła bardzo dużo czasu, trzeba to przyznać, Republika przystąpiła do nagrania nowego albumu. Były gotowe trzy kompozycje, które znane były jeszcze z lat 80., ale nie ukazały się na żadnej płycie. Na dobrą sprawę to były dwie. Były to Zielone Usta i Noc Wampira. Do tego dołożono instrumentalny utwór Fast, pokazujący, w jakim kierunku chciała pójść Republika. I powiem wam, że ten utwór jest iście hard rockowy. Natomiast jedyny utwór, który Grzegorz Ciechowski zdążył zaśpiewać, nowy, to tak na dobrą sprawę pierwszy singiel promujący nowy album. Album, który nie ujrzał światła dziennego. Utwór Śmierć na pięć. Teksty Grzegorza Ciechowskiego bardzo często traktowały albo o miłości, albo o śmierci. No wiadomo, są to dwie bardzo ważne rzeczy, a dla Grzegorza były widocznie no również bardzo istotne. 22 grudnia 2001 roku dochodzi do tragedii. Grzegorz Ciechowski, nagranie tej nowej płyty, która nie wyszła, zaplanował w nowo zakupionym domu w Zdunowicach. Właśnie się urządzali. Właśnie w dniu, w którym przyjechały meble, stała się tragedia. Grzegorz Ciechowski upadł we własnym domu, podłączając wieżę Hi-Fi. Czyli praktycznie odszedł przy tym, co robił całe życie, co kochał. Oczywiście znalazł się w szpitalu. Okazało się, że jest to tętniak aort. Grzegorz Ciechowski został poddany operacji. Operacja się udała. Niestety Grzegorz Ciechowski się nie wybudził. Odszedł 22 grudnia 2001 roku w wieku 44 lat. W związku z tym pozostali członkowie Republiki zachowali się godnie. I bodajże 16 lutego 2002 roku zagrali pożegnalny koncert na 23. Festiwalu Piosenki Aktorskiej, który notabene ten koncert też był zaplanowany przez Grzegorza. I tym koncertem pożegnali się na dobre. Każdy z muzyków poszedł swoją stronę, każdy z muzyków działa w innych projektach, ale do czego to mówię? To jedyna grupa, która potrafiła po raz kolejny udowodnić swoją ponadczasowość. Potrafili godnie się rozstać w obliczu tragedii, a nie odcinać kupony, jak wiele zespołów niestety dzisiaj to robi.
Pogrzeb Grzegorza Cierowskiego odbył się 4 stycznia 2002 roku na cmentarzu Powązkowskim w Warszawie. Grzegorz Cierowski odszedł w wieku 44 lat, pozostawiając żonę, trójkę dzieci i czwarte w drodze. Dziękuję serdecznie za obejrzenie kolejnego odcinka Legendarni Muzycy.